I cześć, siema, witamy moi drodzy we wtorek. Cieszymy się, że mamy wtorek. Jutro będzie środa, czyli jutro mamy audycję na żywca. Nie, nie na żywca. Właśnie z okoliczności bardzo różnych. Dzisiaj wyjątkowo nagraliśmy audycję, czyli jutro będzie o godzinie 22 z minutkami program Trzeci Polskiego Radia. Słuchacie muzyki z puszki, ale nie martwcie się, będzie jak na żywo. A później już poleci tak, jak trzeba. We czwartek, ale bardziej we środę walczymy o honor. O wszystkim wam opowiemy za tydzień, kiedy będziemy mieli kolejną audycję. A my dzisiaj witamy za mną sztab targówek. Wszyscy mają uśmiech na twarzach, machają przyrządami do machania, czyli cały czas rozliczamy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja już wam mówiłem, na naszym koncie macie stałą cyfrę, jak tylko wchodzicie na Wielką Orkiestrę, 44 bańki ponad, i to już się nie rusza. I nie będzie się ruszało aż do 8 marca, kiedy podamy ostateczną kwotę zebraną podczas ostatniego finału. Cały czas liczymy pieniądze, cały czas trwają nasze aukcje. Prawie już 4,5 miliona złotych, a więc rekord, ale cały czas jeszcze możecie brać udział w aukcjach, cały czas możecie wstawiać aukcje, ale bardziej liczymy na to, że te końcówki tam gdzieś, 2 dni, 1 dzień, parę godzin do końca aukcji będą bardzo gorąco. My bardzo polecamy nasz Chopper, American Chopper, czyli na cały rok możecie mieć najpiękniejszy motocykl świata wykonany przez braci Tulów, czyli z programu American Chopper. Przez rok możecie mieć w firmie tą maszynę, możecie się nią chwalić, jeździć raczej dosyć kiepsko, bo nie ma ona homologacji na polskie drogi, a poza tym, żeby nią skręcić tym Chopperem, trzeba po prostu jechać na rondo. Taką ma konstrukcję wyjątkową, absolutnie zrobioną pod Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc zachęcam wszystkich, zwłaszcza firmy, żeby mieć taki gadżet przez cały rok. Ale wracamy do finału, wracamy do rozliczenia. Dziękuję wszystkim sztabom, że się rozliczają szybko, chociaż to nie tak trwa szybko, ponieważ macie bardzo gorące liczenie. Bardzo dużo osób brało w tym udział. Wszyscy mówicie nam, że to były wyjątkowy dzień, wyjątkowy finał. Ludzie jakby się chcieli przytulić do orkiestry. Cieszymy się bardzo, że tak się stało. Pogoda była bardzo różna. Gdzieś padał deszcz, gdzieś tego deszczu nie było, ale sam finał przyszedł do historii. I w takim razie ja już tylko nie będę mówił w tym momencie, ale chciałbym, żebyś targówek podsumował własnym głosem. 3-2-1-0 start, mówisz. To tak, na targówku my chcemy przede wszystkim podziękować mieszkańcom, jak również wolontariuszom, którzy nam pomagali tego dnia. Ponad 700 wolontariuszy, którzy wyszli na ulicę, a również pracowali w sztabie. Tutaj za nami, za plecami głównie osoby, które pracowały w sztabie. No i na targówku 700 osób zbierało pieniądze? Tak. Jak w wielkim mieście, super. No i powiedz, jakie efekty? Efekt jest niesamowity. Ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku. 247 116 zł, 75 zł. W tym momencie mamy... Groszy. Tak, groszy. W tym momencie jest na koncie fundacji z targówka. Czyli już płacone, już są u nas. Już są zaksięgowane w banku, więc tak naprawdę to już jest praktycznie ostateczna kwota, którą zebrał targówek w tym roku. I to jest, słuchajcie, ekipa, to jest tylko część ekipy. 700 osób to jest ogromna ilość ludzi. My nieraz mamy obawy, czy wolontariusze nie będą wpadali na siebie. Ale tak jak mówiłem, tegoroczny finał był absolutnie wyjątkowy. Zbieramy maile, zbieramy informacje z bardzo małych wiosek, z bardzo dużych miast i wszyscy podkreślają, że coś się dziwnego stało. Może ocieplenie, może, no nie wiem, były różne historie, które wpłynęły na to, że ta zbiórka może być wyjątkowa. Ale czy ona będzie wyjątkowa? Będziecie mogli usłyszeć 8 marca. Wtedy robimy ogromne podsumowanie. A gdybym już teraz chciał was podsumować, to za taką sumę pieniędzy możemy naprawdę kupić furę sprzętu dla geriatrii. Możemy kupić mnóstwo sprzętu dla pediatrii. To jest bardzo konkretna suma. Ja zawsze mówię, że nawet najmniejszy grosz ma znaczenie, kiedy na przykład trzeba wydrukować wklejki do książeczki zdrowia, kiedy robimy badanie słuchu. Wtedy nawet jeden grosz ma jakąś wartość, bo ponieważ jest to wartość takiej wklejki. Ale kiedy zbieracie taką sumę, a więc ponad dwie paki, to jest po prostu ogromne pieniądze. Za co bardzo, bardzo dziękujemy wam i wszystkim. O, właśnie pomachajcie teraz. Znowu uśmiechy na twarzy. Ja ich nie widzę, ale czuję, że targówek się tak cieszy, że szkoda mówić. W związku z tym teraz nie opuszczacie mnie, ponieważ musimy przekazać jeszcze dalsze wiadomości. Otóż, moi drodzy, dzisiaj muzycznie People of the Haze, czyli przypominam wam, że tylko do 12 lutego przyjmujemy wasze wszystkie zgłoszenia na eliminację na przystanek Woodstock i po raz pierwszy możecie je wysłać także do Pragi Czeskiej. Tam będziemy głównie myśleli o zespołach z Czech, z Słowacji, z Węgier, ale po raz pierwszy będziemy mieli eliminację w Pradze, a adres, który na który także możecie wysyłać płyty, jeżeli na przykład jesteście Węgrami, Czechami lub Słowakami, jest następująco. Tutaj się ukaże, ale będzie tak.
Zabechlice, Zirownicka, 2389/1, 106.00, Praha, 10. Jak to jest, zapamiętał, wysyła, ale musi być Węgrem, albo Czechem, albo Słowakiem. Takie płyty będziemy przeglądali i po raz pierwszy mamy eliminację w Pradze czeskiej. Później będziemy w 4 miastach w Polsce i w ten sposób będziemy wyłaniali kapele, które będą grały na małej i na dużej scenie. Czekam na wasze płyty, przychodzą z całego świata, z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dużo płyt, z Niemiec, z Anglii i to dzięki temu będzie bardzo dużo urozmaiconej muzyki, a my później będziemy się spotykali 9 kwietnia, już wiemy, że to jest Futurum Club Praga. Futurum Club Praga podobno w centrum. Klub jest świetny. Debil grał tam już na tegoroczny finał. A więc w Pradze czeskiej także zbieraliśmy pieniądze. Bardzo się cieszymy. 19-21 dzień lutego przypominamy szkolenia pokojowego patrolu. Targówek się cały czas śmieje, cały czas reaguje na to, co ja mówię. A więc trzeba mieć skończone 18 lat, żeby przyjechać na nasze kursy. Ukończyć je, a potem bardzo ciężko pracować na tegorocznym przystanku Stoku. Uwaga, zmiana terminu 14-16 lipca, nie pomyliłem? W sali nie słyszę żadnego odgłosu, nie pomyliłem. 14-16 lipca, wyjątkowo 2 tygodnie wcześniej. Dziękuję bardzo, że jesteście, że chcecie przyjechać, bo myślę, że będzie tłoczno w tym roku. Zaś za tydzień w środę podamy kolejną kapelę, która będzie grała na tegorocznym przystanku Woodstock. I uwaga, uwaga, we wtorek ten... Nie, w ten czwartek o godzinie 18, o godzinie 18, retransmisja koncertu Dżem z 2004 roku, a dzisiaj spotkanie z bardzo znanym panem Lwem Starowiczem, który był naszym gościem na ASP, czyli będzie rozmowa oczywiście nie o budowaniu, tylko o seksie, więc warto, warto posłuchać o godzinie 16, godzina 18, czwartek, Dżem z 2004 roku. I uwaga, konkurs, przypominamy, do wygrania książka. Jan Skaradziński pisze naprawdę świetnie książki, nawet jedną napisaliśmy razem o przystanku. Co? Ta książka Dżem, zaraz mi to podasz. Wystarczy tylko napisać dwa zdania, albo trzy, albo cztery, albo sześć, na temat swojego koncertu przeżytego z Dżemem i wtedy będziemy losowali tę książkę, bo takie konkursy lubimy. Ja ci podam tę książkę, byś mi trzymał, a ja dziękuję. Jak znacie wszyscy firmę Gryca, także przysłała nam takie rozliczenie. Była w studio, były lody, w środku zimy były lody, był piękny tort. Grycan po raz kolejny wjeżdża do naszego studia, a także dziękuję bardzo, znany lekarz. Jeżeli ktoś był u nas w telewizorze, to foyer w wielkim budynku F, telewizji już teraz narodowej, baczność, spocznij, to właśnie w tej telewizji można było się przebadać. Było mnóstwo lekarzy, którzy przez cały dzień finałowy spotykali się z dorosłymi, z dziećmi, było dużo porad, tam był ogromny ruch. Dziękujemy. Znany lekarz też nam bardzo pomagał, czyli ja z wami się powoli żegnam. Targówek, przyrządy do machania i machamy. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Fantastycznie wyszło. Trzymajcie się, do usłyszenia. Jutro we środę audycja z puchy, ale będzie było bardzo dużo muzyki. Cześć, siema.